będzie miał problemów. Polacy, Świerczewski, ładne przepuszczenie, jest okazja, Kryszałowicz, końcowe minuty, do Olisa Debe będzie teraz szansa na drugą bramkę, Olisa Debe, Ikar, zdąży Karman, zdążył i jest 2-0 polskiej reprezentacji na koniec tej pierwszej połowy. Jak przyspieszą Polacy, no to potrafią wykorzystywać to, co stwarzają, a Bartek Karwan cieszy się, bo w 7 występie zdobywa swoją pierwszą bramkę. Popatrzmy, Olisa Debe, poszedł tutaj Karwan, ile sił, dosięgnął i bezradny Pascolo. 2-0. Ostatni kwadrans się rozpoczął. Polacy, Karwan! Brawo! Jest 3-2! Brawo! Proszę Państwa, znowu otrzymy nadzieję! Piękne podanie Michała Żewłakowa. No i Bartosz tą zmianą. No tylko żeby się kartką nie skończyło, bo tam nasi się cieszą pod trybuną. Ale to woła nie, sędzia. Chyba kartki nie będzie, bo nie było zachowania niesportowego. To jest po prostu radość. Nie było zdejmowania koszulki ani no, innych. Proszę Państwa, to była dokładnie 36 minuta drugiej połowy. Spójrzmy na to jeszcze raz. To dośrodkowanie. Bartosz za pleców obrońców w porę. Świetnie, brawo! Karwan, drugi gol w reprezentacji. Złamali taki stały mit, że na wiosnę nie potrafimy nie grać. Olisa Debe będzie okazja, Olisa Debe wyłożenie. Brawo! Bartek Karwan, brawo, zasłużył na tą bramkę. Jest, jeszcze raz się potwierdziło, że zawodnicy w formie, którzy są dobrze przygotowani, nawet jeżeli nie grają całego meczu, są bardzo pożyteczni dla zespołu. No i to jest to. Prowadza jokerów stali z ławki, a ci strzelają bramkę. I proszę zwrócić uwagę, popatrzmy jeszcze raz ta sytuacja. Piękne wejście. Bartosz zamknął akcję na pierwszym słupku, na drugim słupku był Marcin. Tak jak trzeba, trafił świetnie. Tutaj trzeba powiedzieć, że Olisa Debe zachował się bardzo dobrze. Przeczekał moment podania i widział, jak Bartosz biega. Brawo, 4-0. Krzynówek. Z kolei Żurawski, ale Krzynówek nabiera prędkości. I już tam jest piłka, 4-0. Bartosz Karwan, dzielnie walczący z przeciwnościami losu, z własną słabością. Trochę skrytykowaliśmy go w kilku momentach, ale naprawdę teraz zachował się bardzo dobrze. Dobrze wszedł Krzynówek i wieńczył będzie swoje starania, o których żeśmy go tutaj niejednokrotnie, nie mamy zastrzeżenia.